O, on jest winien wszystkiemu! Kim jesteś? Co zrobiłeś? Czym rozgniewałeś swojego Boga? Tak, jestem Hebrajczykiem! To mój Bóg! Stworzył ten świat! Jonasz jest taki smutny! Taki smutny! Nie ukrywam, że to też jest jakieś wyzwanie zdecydować się na to, żeby drugą część robić, ale tym razem to nie była tylko moja inicjatywa, to też się rzadko zdarza w teatrze, przynajmniej w moim wypadku, żeby zostać zaproszoną na konkretny temat. I tu żeśmy wszyscy doszli do tego wniosku, że dobrze by było spróbować powtórzyć tę sytuację. To pan dyrektor zaprosił aktorzy, to jest prawie ten sam zespół, zasiliła nas Agnieszka Zyskowska-Biskup, więc mamy dodatkowe wsparcie jeszcze w jednej aktorce. No a temat, ja myślę, że wszyscy my ten temat nosimy, czasami różnie go nazywamy, te same uniwersalne prawdy chodzą za nami i tutaj jest okazja, żeby opowiedzieć. Myślę, że trudniejsze wyzwanie, bo dla sześciolatków, to znaczy od szóstego roku życia, ale wiem, że doświadczenie jest takie, że tu familijnie się wszyscy spotykali na pierwszej części, więc mam nadzieję, że też tak będzie z tym przedstawieniem, bo to jest chyba najważniejsze, żeby to również było może nie tyle rodzinne spotkanie, co wspólnotowe. My dużo o wspólnocie tu mówimy. No tak, tę wspólnotę było widać też na scenie, w tych przynajmniej scenach, które myśmy oglądali. Natomiast co dla ciebie było takimi najważniejszymi elementami w tej pracy reżyserskiej tutaj z zespołem? Z jednej strony, jak ktoś mówi, jak się zna, to może jest lepiej, ale z drugiej strony też chce się i zaskoczyć samego siebie i widza pewnie w takiej pracy. No tak, biorąc pod uwagę, że zdecydowałyśmy się ze scenografkami, bo dwie pracowały przy tej realizacji na zupełnie inną materię sceniczną, to jest wyzwanie, żeby animować piasek, kamień, kawałek drewna, te lalki są bardzo naturalne i troszeczkę czasu zabrało nam wypracowanie języka, który będzie odpowiadał temu, co wizualnie proponujemy i tym wielkim, głębokim prawdom, które chcemy przekazać widzom, żeby to nie było patetyczne, żebyśmy zeszli z piedestału i mówili po prostu o tym, co nas dotyka na co dzień. Więc te światy też się przenikają. Mówimy o prastarych opowieściach, starych opowieściach, bo Stary Testament z Nowym się miesza, ale to jest to, co nas na co dzień dotyka, dotyczy, z czym chodzimy, więc to jest o nas dzisiaj. Tutaj musiałaś chyba się sporo napracować, by w tym spektaklu zagrało tak wiele elementów. Tak, w ogóle spektakle w Teatrze Lalek są, wymagają oprawy plastycznej, która jest jakby współdziała z aktorem, współdziała z lalką, współdziała, przestrzeń powinna też współdziałać. Więc było tutaj bardzo dużo pracy na etapie i projektowania, czyli wymyślania koncepcji, jak i na etapie realizacji. Powinniśmy zacząć chyba od tego, że ta scenografia jest, jak to się mówi, od ziemi do sufitu. Tutaj bardzo dużo elementów zagrało, przynajmniej z tego, co tutaj oglądaliśmy. Tak, bardzo wiele elementów i ta scenografia wymyślona była w ten sposób, żeby znaczeniowo podkreślać opowieść, którą snujemy. Dla nas każdy element użyty tutaj jest wieloznaczny. Dla nas piasek, który jest wysypany na ziemi, to jest jednocześnie słowo. Bawimy się też kamerą, dzięki której przybliżamy detale, żeby właśnie pokazać, że małe drewienko wzięte do ręki może pod jakimś kątem stać się lalką, może stać się osiołkiem. Przekształcamy przedmioty, które używamy, żeby grały w opowieści nawet kilka znaczeń. Ta biblijna opowieść, no tak jak mówiłaś, no niesie nas przez bardzo, bardzo różne fragmenty, więc właśnie chciałem zapytać o to, co było takim szczególnym wyzwaniem dla scenografa przy tej realizacji. Jeżeli chodzi o mnie, to myślę połączyć ten świat lalek, połączyć z takim pewnym uniwersum, w którym się mamy znaleźć. Ponieważ zadanie było w zasadzie takie, żeby ta opowieść o słowie, snuła się w czasach dawnych, jesteśmy może 2000 lat temu, ale jednocześnie, żeby mogła snuć się teraz, tu i teraz, żebyśmy widza przenosili w czasie i przestrzeni. I to chyba było największe wyzwanie, żeby połączyć elementy naturalne z elementami całkowicie współczesnymi, tak jak kamera, żeby to nam się tutaj zgrało i służyło opowieści.
No właśnie, wyprzedziłaś nieco moje pytanie. Tak. Technika w służbie scenografa. Tak, bardzo trudne zadanie. Trudne zadanie, dlatego że kamera jest tutaj użyta nie dekoracyjnie, tylko absolutnie podąża za aktorem i podąża za lalką. Mało tego, jest też taka trudność, że aktor niejako gra w pewnym momencie z samym ekranem, gra z kamerą. Także technicznie jest to bardzo, bardzo skomplikowane, żeby połączyć te różne światy, które opowiedzą nam jedną opowieść. Czy ta koncepcja scenograficzna bardzo się zmieniała od tego zamysłu początkowego do tego, co teraz zobaczą widzowie tak naprawdę na premierze? To wygląda w ten sposób, że są pewne hasła wywoławcze pod tytułem piasek, pod tytułem drewno, pod tytułem kamera. Tym jakby zaczynamy od pewnych takich punktów, do których potem zmierzamy, więc wydaje mi się, że nie ma czegoś takiego jak koncepcyjnie od samego początku. Wiemy, że pewne rzeczy mają się zdarzyć. Wiemy, że stół się ma obracać, bo jest naszym uniwersum, jest naszym jednocześnie ziemią, a jednocześnie stołem w uczcie potem. Więc jakby pewne rzeczy wiemy i zakładamy na początku i dążymy do tego później. Nie wiemy do końca, jak będziemy wyglądać scenografia docelowo. No to chciałem na koniec Cię zapytać oczywiście o współpracę scenograf-reżyser. To ona jest tym takim najważniejszym zapewne elementem przy budowie spektaklu. Tutaj oczywiście zaczyna się od tekstu, prawda? Zaczyna się od koncepcji, ale trudność polega na tym, że mamy tutaj lalki i używamy je czasami w nieoczekiwany sposób. Znaczy my je projektując zakładamy, w jaki sposób będą użyte, ale to, co się wydarzy, jest jednak pewną niespodzianką. Więc ta praca jest nieustająca na każdym etapie, ponieważ wchodzi jakiś element, który przewidzieliśmy, jak się ma zachowywać, ale on też ma inne możliwości. Możemy je odkryć i czasami są nawet lepsze od tego, co wymyśliliśmy na początku. To na koniec jeszcze dwa słowa o Twojej pracy. To jest kolejna realizacja, jeśli chodzi o tę scenografię. Jak wygląda ta Twoja historia scenograficzna, że tak powiem, jeśli chodzi o te spektakle i o to zróżnicowanie i też o to ciągle kreatywne, wizjonerskie myślenie, bo scenograf to w pewien sposób jednak wizjoner. To jest dla mnie najlepsza część mojego zawodu, że każda realizacja jest nową realizacją. Każda realizacja wymaga ode mnie wejścia jakby na nowo, w nowy świat. Nie lubię powielać. Wiadomo, że posiłkuję się jakby rzeczami, które gdzieś tam już sobie wymyśliłam i gdzieś doświadczyłam, wiem jak je zrobić, ale to jest cudowne, że za każdym razem muszę się przygotować do tego, za każdym razem muszę znaleźć nowe środki, wręcz znalezienie nowych środków jest super przygodą, więc chyba dlatego kocham ten zawód, że za każdym razem staję jakby na nowo, w pokorze wobec tego, czego nie wiem i czego muszę się dowiedzieć i muszę spróbować. I potem z radością, że wyszło, albo niestety, że coś nie wyszło lub wyszło inaczej. Także to bardzo jest płynne. Czy rzeczywiście ta Twoja pierwotna myśl reżyserska, to co się wydarzy na scenie, zmieniło się do tego, co będą widzowie widzieć rzeczywiście później w finale, już podczas tego spektaklu premierowego? Wydarzyła się rzecz niesłychana. Przyjechałam z pomysłem, myślałam, że gotowym, a tu w zetknięciu z cudowną aktorską ekipą tych pomysłów było 6 razy więcej i utkaliśmy właśnie z naszych myśli, jakiejś intuicji, więc dla mnie to jest niesamowite, co się wydarzyło. Tak już nie mówię o efekcie, ale o procesie, o pracy, w której byliśmy wspólnie przez miesiąc. Więc to się zmieniło, ale no to Państwo ocenią, czy to dobre, czy złe. Wiesz co, to w kinie byśmy chcieli zobaczyć wersję reżyserską, to jestem ciekaw, co by było w teatrze. Nie, ja jestem bardzo przeszczęśliwa z tego powodu, że każdy wrzucił maleńki pomysł, maleńki kamyczek do wspólnego koszyczka i to zaczęło rozkwitać na moich oczach, bo sama przy biurku bym tego nie wymyśliła. Czy to jest zatem ta Twoja myśl, którą teraz przekazała, że siadasz po raz kolejny do biurka już niebawem i myślisz o kontynuacji tych pomysłów? Rzadko kiedy zdarza się taka sytuacja jak tutaj, żeby ten pomysł był aż tak dopełniony przez pomysły aktorów na scenie. Więc to było otwierające, ja mówię za siebie, mam nadzieję, że dla aktorów również. I na pewno ta praca się różniła od poprzedniej właśnie tym, takim otwarciem na własne nowe pomysły.